Dzisiaj zajmiemy się taką oczywistą oczywistością. Naciskam, lampka gaśnie, naciskam, lampka się zapala. I pomimo, że wydaje nam się, że jest to oczywista oczywistość, to ci, którzy korzystają z HomeKita, wiedzą, że sowy nie są tym, czym się wydają. Zachęcam do oglądania dalszej części materiału. Dlaczego takie rozwiązanie nie wydaje nam się oczywiste i możliwe? Mam tutaj ten pstryczek. Jak widzicie, możemy zdefiniować trzy czynności. Jednokrotne naciśnięcie, dwukrotne naciśnięcie i długie naciśnięcie. W momencie, kiedy wchodzę w jednokrotne naciśnięcie, dodaję tę lampę, mam do wyboru możliwość wyłączenia tej lampy, włączenia tej lampy i ewentualnie przy włączeniu wybranie, kiedy ma się sama automatycznie wyłączyć. Tak więc opcje stosunkowo proste. W momencie, kiedy mam zdefiniowane włączenie, to naciśnięcie przycisku powoduje, że ta lampka RGB nam się załączy. Proszę bardzo. Kolejne naciśnięcie nie powoduje tego, że lampka nam się wyłączy, z tego względu, że przypisane jest tylko akcja włączenie. Aby zrobić to z HomeKita, musielibyśmy do dwukrotnego przyciśnięcia przypisać funkcję wyłączenia lampki. Tak więc dwa razy naciskam, lampka się wyłącza. Raz naciskam, lampka się włączy, ale ponowne naciśnięcie tylko i wyłącznie wywołuje opcję włączenia lampki. Oczywiście chodzi tutaj również nie tylko o samą lampkę, ale również o gniazdka, inne urządzenia, które możemy podłączyć do sterowania takim czy innym dowolnym przyciskiem w HomeKicie. Dobra, ja usunę teraz te czynności, zarówno jedną, jak i drugą. I spróbujemy zdefiniować sobie w sposób taki, jaki podpowiedział mi jeden z widzów w poprzednim filmie, który robiłem o akcesoriach Hakara. Robię dodaj. Lampka RGB, lecę na sam dół i tutaj mam konwertuj na skrót. I tu jesteśmy w domu. Dodajemy sobie warunek. Jeżeli nie widzicie tego jeśli, to sobie wpiszcie tutaj jeśli. Wybieracie jeśli. Jeśli dane z urządzenia wejściowego, czyli z lampki RGB są takie, że jest ona włączona, to wtedy przenoszę sobie tą funkcjonalność tutaj. Lampka RGB ma być wyłączona. OK. I dodajemy drugą opcję, czyli ja sobie to powielę. W przeciwnym razie ta lampka RGB ma być załączona. Przypisujemy sobie taką akcję do tego jednego przycisku, jak widzicie. No i teraz naciśnięcie tego przycisku powoduje, że lampka nam gaśnie. Kolejne naciśnięcie tego przycisku powoduje, że lampka nam się zapala. Proste. Faktycznie działające. Wydaje Wam się, że tak powinno być. Powinna być taka możliwość już zdefiniowana przez sam system, ale jej niestety nie ma. A przy użyciu tych skrótów w prosty sposób sobie to definiujemy. Wydaje się to teraz oczywistą oczywistością, ale zanim się o czymś takim przekonamy, to wydaje nam się, że takiej funkcjonalności nie można sobie zdefiniować. Dobra, to taki krótki materialik. Dziękuję za oglądanie. Zachęcam tradycyjnie do komentowania, do oceny filmu, do subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony testhub.pl.